Szanowni Państwo, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, uchwałą nr 1 z dnia 13 kwietnia 2015 roku pod znaką Strażak Wzorowy zostali wyróżnieni następujący druhowie, druhny i druhowie. Druhna Bednarczyk Natalia, druhna Burdal Kinga, druhna Chwalczuk Joanna, druhna Chwalczuk Wioletta, druhna Klin Magdalena, druhna Sposób Beata, druhna Sposób Edyta, druhna Sposób Magdalena, druhna Sposób Patrycja, druh Bednarczyk Grzegorz, druh Bednarczyk Karol, druh Kalenik Mateusz i druh Szczepaniuk Dawid. Wyżej wymienionych druhny i druhów serdecznie zapraszam przed front szyku. Mocność! Oznaczenie! Front szyku! Marsz! Szanowni Państwo, o wręczenie odznaczeń poproszę pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marcina Duszka, pana wicewojewodę lubelskiego Roberta Gwitruczuka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, młodszego brygadiera Mirosława Walickiego w asyście zacnych naszych księży. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, i zostało nam jeszcze jedno odznaczenie, ale bardzo, dla bardzo licznego grona druhów. Dlatego wręczymy te odznaczenia w podziale na trzy grupy, czyli takich, nazwijmy to, druhów seniorów, najbardziej zasłużonych, druhów w sile wieku oraz druhów, nazwijmy to, juniorów. Szanowni Państwo, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Radzyniu Podlaskim nr 2/2015 z dnia 28 lutego 2015 roku odznaką za wysługę lat zostali odznaczeni następujący druhowie. Druh Basak Jan, druh Kwasowiec Stanisław, druh Kalenik Wiktor, druh Piekarski Marian, druh Wróblewski Stanisław, druh Sposób Wiesław, druh Szczepaniuk Krzysztof, druh Piekarski Andrzej, druh Bednarczyk Krzysztof, druh Bednarczyk Jerzy oraz druh Basak Dariusz. Wyżej wymienionych druhów zapraszam przy front szyku. Szanowni Państwo, do wręczenia odznaczeń zapraszam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, młodszego brygadiera Mirosława Walickiego, komendanta powiatowego Policji, młodszego inspektora Janusza Michaluka, pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji, pana Norberta, komisarza Norberta Romanka, w asyście księży oraz przewodniczącej Rady Gminy, pani Anny Grochowy. Serdecznie zapraszam. Gracias.
Dziękujemy bardzo druhom. I teraz, szanowni państwo, druga grupa druhów w kategorii odznaczenia za wysługę lat. Będą to druhowie, którzy przesłużyli od 15-20 lat w straży. Proszę o wystąpienie następujących druhów. Ślusarczyk Zbigniew, druh Cybula Sławomir, druh Goz Waldemar, druh Majczyna Wojciech, druh Kwasowiec Marek, druh Basak Tomasz, druh Siudaj Marek, druh Bednarczyk Marcin, druh Piekarski Mariusz, druh Kryjak Dariusz, druh Bednarczyk Jacek, druh Bednarczyk Paweł, druh Skoczylas Adam, druh Kwasowiec Jacek, druh Piekarski Ireneusz. Serdecznie zapraszam przed frontrzyku. Po wręczenie odznaczeń poproszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brezynie Podlaskim, młodszego brygadiera Mirosława Walickiego, komendanta powiatowego policji, młodszego inspektora Janusza Michaluka, pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji, komisarza Norberta Romanka, w asyście naszych zacnych księży oraz przewodniczącej Rady Gminy, pani Anny Grochoły. Serdecznie zapraszam. Do zdjęcia zapraszam. Szanowni Państwo, i trzecia grupa, może tych, którzy są jeszcze najkrócej w straży, którzy mają do czego zmierzać, odznaczeni odznaką za wysługę lat zostali następujący druhowie. Druh Bednarczyk Tomasz, druh Sposób Konrad, druh Bednarczyk Kamil, druh Sposób Michał, druh Sposób Mateusz, druh Zakrzewski Andrzej i druh Bednarczyk Przemysław. Serdecznie zapraszam wyżej wymienionych druhów przed frontrzyku. Szanowni Państwo, o wręczenie odznaczeń poproszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brezynie Podlaskim, młodszego brygadiera Mirosława Walickiego, komendanta powiatowego Policji w Brezynie Podlaskim, młodszego inspektora Janusza Michaluka, pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji komisarza Norberta Romanka, w asyście naszych zacnych księży oraz przewodniczącej Rady Gminy, pani Anny Grochołej. Serdecznie zapraszam. Piątka? Piątka? Nie będę wspierał. Ze mną możesz. Serdecznie gratuluję, piękne odznaki. Piątka jest za dobrze, tak? Proszę trzeci. Na pewno. Nie, nie będzie. Policjanci są. Nie, absolutnie. Jeszcze zapraszam. Nie ma. Dziękujemy bardzo odznaczonym. W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowanie goście, szanowni państwo. Serdecznie zapraszam. W imieniu wszystkich członków naszej Straży Pożarnej serdecznie podziękować za otrzymane odznaczenia i wyróżnienia w imieniu wszystkich odznaczonych i wyróżnionych. To dla nas wielki zaszczyt, ale przede wszystkim mobilizacja do dalszej pracy. Mamy ogromną satysfakcję, że w niewielkiej miejscowości liczącej 344 mieszkańców z powodzeniem od ponad 55 lat może funkcjonować prężna straż licząca 81 strażaków. Straż
która od lat nadaje ton wszelkim poczynaniom i wydarzeniom dziejącym się w naszej społeczności. W chwilach szczególnych, takich jak ta, kiedy nasza działalność jest dostrzegana, mamy poczucie dobrze spełnionej służby i poczucie, że nasza praca społeczna jest potrzebna, a otrzymane wyróżnienia są tego zewnętrznym wyrazem. Dziękuję zatem władzom samorządowym i związkowym za dzisiejsze zaszczyty. Proszę pamiętać, że w dalszym ciągu będziemy bardzo aktywnie działać na rzecz naszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu, w którym są wystąpienia osób, prawda? I rozpoczniemy od naszego gospodarza dzisiejszej imprezy, prezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach, drucha Jerzego Bednarczyka. Serdecznie zapraszam i oddaję głos. Dzisiejsze uroczystości odbywają się na terenie naszej strażnicy, która w ostatnich latach została przebudowana oraz wyposażona w dodatkowy samochód strażacki. Za wszystkie przeprowadzone modernizacje pragnę z tego miejsca podziękować wójtowi gminy Radzyń Podlaski i sponsorom, bez których dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca. Proszę o wystąpienie pana wójta Wiesława Mazurka, wójta gminy Radzyń Podlaski, współorganizatora i sponsora naszej uroczystości, panią Annę Grochową, przewodniczącą Rady Gminy, panią Renatę Frączkiewicz, właścicielkę przedsiębiorstwa Bakutyl, pana Dariusza Wójcika, dyrektora przedsiębiorstwa Bakutyl, pana Krzysztofa Chłomińskiego, nadleśnictwo Rady Podlaski, pana Romana Domańskiego, prezesa Banku Spółdzielczego, państwo Renaty i Andrzeja Zakrzewskich, właścicieli przedsiębiorstwa budowlanego, państwo Renaty Tadeusza Kolenty, właścicieli składu budowlanego Termodom, państwo Haliny i Stanisława Kwasowieców, pana Romana Domańskiego, właściciela firmy Farbex, pana Marka Kowalczyka, pana Janusza Wysokogórskiego, właściciela zakładu naprawy pomp pożarniczych. Dziękujemy serdecznie druhowi Jerzemu. No i tak jak gospodarz prosi, nie można inaczej dostąpić, trzeba przed trzech wystąpić. Więc osoby, które zostały wyczytane, serdecznie zapraszamy przed front szyku. Roman, do dzisiaj jestem. Tam naprawdę, po. I chwilka dla fotoreporterów. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, teraz o zabranie głosu poproszę włodarza naszej gminy, współorganizatora dzisiejszej uroczystości, wójta naszej gminy, pana Wiesława Mazurka, który jest również sponsorem strategicznym dzisiejszego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu. Panie pośle, panie wojewodo, dostojni goście, panie burmistrzu, panowie komendanci Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, zastępco, drodzy strażacy, dobre przemówienie to krótkie przemówienie. Jubileusz zmusza nas wszystkich do podsumowania.
do podsumowania, zwłaszcza tego, co mogliśmy razem przeżyć, razem wypracować. Mieszkańcy Płudów najlepiej wiedzą, ile w ostatnich latach zmieniło się w ich miejscowości. W tym miejscu dziękuję wszystkim, ale szczególnie strażakom, bo to w większości z inicjatywy strażaków, a w zdecydowanej większości rękoma strażaków dokonały się te zmiany. Nawet nie wiedziałem, że działka za moimi plecami jest działką gminną. To rękami strażaków została wyporządkowana i zbudowany został piękny plac zabaw. To wy, drodzy strażacy, dbacie o to, żeby wszystko mienie gminne w waszej miejscowości było zadbane. I wspólnymi siłami został wyremontowany budynek pobyle byłej szkole podstawowej, zbudowane boisko, dalej modernizowana, remontowana remiza, chociażby ostatnie dzieło, piękny taras rękami strażaka Andrzeja Zakrzewskiego i jego firmy. Dziękuję z całego serca za wszystko to, co robicie dobrego. Na moje ręce wpłynął okolicznościowy adres. Pozwólcie, że odczytam. Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski. Szanowny panie wójcie, drodzy druhowie, z całego serca pragnę podziękować za pamięć i zaproszenie na uroczystość jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach. Niestety, pilne i ze znacznym wyprzedzeniem zaplanowane obowiązki służbowe nie pozwolą mi uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. Wszystkim druhom OSP w Płudach, jak również gminie Radzyń Podlaski, życzę wszelkiej pomyślności oraz niesłabnącego zapału i wytrwałości. Niech wykonywana przez was służba będzie źródłem dumy i satysfakcji, zniesienia pomocy mieszkańcom naszego rejonu. Wierzę, że to piękne wydarzenie wniesie wiele radości w serca wszystkich jej uczestników i będzie okazją do wspólnej zabawy, a także spotkania lokalnej społeczności. Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne podziękowania, życząc wszelkiej pomyślności. Wyrażam głęboką nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz nadarzy się okazja, by spotkać się przy tak szczególnym wydarzeniu. Łączę wyrazy szacunku, senator Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Bierecki. Uprzejmie zapraszam ducha prezesa Jerzego Bernardczyka i przewodniczącą Rady Gminy Radzyń Podlaski panią Anię Grochowa. Chcielibyśmy wspólnie, drogi prezesie, wręczyć pamiątkę z okazji jubileuszu i do tego dołączając wspólnie z wójtem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach. Z okazji dostojnego jubileuszu 55-lecia waszej jednostki kierujemy wyrazy szczególnego uznania i szacunku dla wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Składamy serdeczne gratulacje strażakom ochotnikom za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wierność polskiej tradycji, za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązku, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, a także za wysiłek, jaki włożyliście w funkcjonowanie waszej jednostki. To wyjątkowe wydarzenie, niech będzie podłodem do zasłużonej dumy i satysfakcji z wiernej i pełnej poświęcenia służby dla lokalnej społeczności. Działalność waszej jednostki daje świadectwo ofiarności i pełnego poświęcenia dla społeczności, co zasługuje na najwyższy szacunek i wzór do naśladowania. Życzymy dalszych sukcesów z wykonywania obowiązków codziennej służby strażackiej, jak i w życiu osobistym. Niech święty Florian otacza was i wasze rodziny swoją opieką. Z poważaniem przewodnicząca Rady Gminy i wójt Gminy Radzyń Podlaski, pan Wiesław Mazurek. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz w programie wystąpień proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marcina Duszka. Serdecznie zapraszam. Czcigodni kapłani, księże kapelanie Henryku, księże kanoniku proboszczu Andrzeju parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, tej parafii, w skład której wchodzicie wy, mieszkańcy tej miejscowości, którzy tak licznie, mimo tego meczu, na który wszyscy, już cała Polska poleciała, jeszcze tutaj jesteście obecni, za to wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że święcicie dzisiaj ten jubileusz, mimo tego właśnie dodatkowego zajęcia przed telewizorami, postanowiliście dzisiaj być tutaj ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi członkami rodzin, bo większość z tych nazwisk, które zapamiętałem, to państwo Bednarczykowie, państwo Sposób, Mironiukowie, Cybula. Rzeczywiście 340 mieszkańców miejscowości, a chyba 80% to ci wymienieni przeze mnie. Więc rzeczywiście pokazuje te wasze więzi rodzinne, również to działanie w straży, w Ochotniczej Straży Pożarnej, która właśnie realizuje te zadania tutaj na dole, polegające na służeniu ludziom. I za tą służbę serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wójtowi, że przygotował tą uroczystość, jako, jak słyszeliśmy, sponsor strategiczny. To jest wspaniała sprawa mieć takiego sponsora strategicznego w czasie, kiedy tych sponsorów wszędzie brakuje. Wójcie Wiesławie, sponsorze strategiczny, który dzisiaj tutaj męczysz się ku chwale ojczyzny, za tych wszystkich strażaków, ochotników dziś ci dziękuję. Nie wiedziałem, że z tyłu jest plac zabaw, że terenem zajmują się strażacy, a słyszałem na początku mszy świętej, że rechoczą tam żaby. Myślałem, że jestem w Żabikowie, ale nie, druh prezes mówi, że to Budy, że to nie Żabikowo. Więc rzeczywiście te żaby gdzieś się uciszyły w momencie, kiedy usłyszały homilię księdza proboszcza Henryka, kapelana waszego. Więc rzeczywiście te żaby już nie miały w tym momencie żadnych szans. Skończyły ten rekord. Dzisiaj, proszę państwa, cieszymy się z tego, że 55 lat, niedługo jak ta jedna z literek spadnie, która już się przechyla tu na górze, to niedługo tutaj jakby ją trochę przesunąć, tą literkę, tą jedynkę L, tak jakby jedynka, jakby ją przesunąć, to byście mieli 551 lat jubileuszu, ale to za niecałe 500 lat będziemy obchodzili. No już w sumie nie my, my już nie będziemy, raczej pod inną postacią. Ale na pewno niektórzy będą obchodzili, wasi potomkowie, Bednarczyki, Cybule, Mironiuki, Sposoby. Rzeczywiście oni tu się kiedyś zgromadzą. I miejmy nadzieję, że też i my gdzieś w przestrzeni hen-hen daleko będziemy też z tej uroczystości się kiedyś radować. Ze mną, szanowni państwo, są jeszcze szczególni goście. Goście, których trudno byłoby nie wymienić. To przedstawiciele Związku Ewolucjonistów Wolności, tajnej organizacji antykomunistycznej. Jak dadzą radę, to się chwilę podniosą. Dzisiaj od rana są, zapraszamy, niech państwo się zademonstrują, bo to są wielcy bohaterowie najnowszej historii Polski. Są to ludzie, którzy dzisiaj ze mną podróżują po terenie całego województwa, bo na trasie naszego przejazdu był i Chełm, i Grabanów, i Konkolewnica, Las Baran. Stamtąd przybyliśmy też do was, bo tutaj Jerzy Bednarczyk urwałby mi ucho, gdybym się nie pojawił. Wspaniały solidarnościowiec, wspaniały działacz. To jest człowiek, który ujmuje się za ludźmi pracy. Tak bardzo sponiewieranymi i poniewieranymi w każdym ciężkim czasie tej gospodarki wolnorynkowej. Także w trakcie tych całych przemian ekonomicznych, z którymi mamy miejsce w tej chwili. Jerzy ujmuje się za tymi ludźmi. Wielki zaszczyt mieć takiego prezesa. Tak jak wspomniałem, litery powoli spadają, a zaczęły spadać, jak zaczął dźwięczeć sygnał alarmowy wozu strażackiego. To pokazuje, że dobrze tam jest wszystko naoliwione, że tutaj w tej jednostce, gdzie w styczniu Jerzy prezentował ten nowy wóz na sprawozdaniu, na tym spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym, gdzie też w pośpiechu od rana do nocy jeżdżąc poczęstowały mnie panie dobrą kiełbasą, a wyście tutaj w tej salce naradzali się, co dalej z jednostką, co dalej z przyszłością tej Ochotniczej Straży Pożarnej. Za to wszystko, za te wspólne chwile, za tą
łączność, jaka nas tutaj łączy w Płudach, za to Wam dziękuję, a wszystkim pozostałym jednostkom, czcigodnym pocztom sztandarowym, które ledwo już żyją, życzę wspaniałej odporności, bo widzicie, te uroczystości są coraz dłuższe. Związkowi Ewolucjonistów Wolności, tym, którzy do 10 lat więzienia za walkę z komunistami zostawali aresztowani tam w zamku w Lublinie, często tracąc swoje zdrowie i życie, tam przebywali. Za tą obecność, za tą podróż dzisiaj ze mną po naszym województwie, Państwu, przyjaciołom, gościom z Warszawy, których dzisiaj dzięki Pani Grażynie Puszkarskiej miałem możliwość poznać, serdeczne, wielkie dzięki, bo to Wasze wielkie działanie doprowadziło nas tutaj, do tej wolnej Polski. Za to wszystko, za to kolportowanie materiałów niebezpiecznych, za rozbrajanie pociągu Mitropa, za próby tych wszystkich zrywów, za zaczepianie obraźliwych plakatów na posterunkach milicji, za te wszystkie Wasze działania. Wtedy jako licealistom, młodym ludziom, szczególnie Wam należą się także słowa wielkiego uznania od polskiego parlamentu. Szanowni Państwo, raz jeszcze z tej uroczystości wyjeżdżamy bardzo ubogaceni. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo Panu posłowi. Dziękujemy serdecznie. O zabranie głosu poproszę Pana wicewojewodę lubelskiego, Pana Roberta Gmitruczuka. Serdecznie zapraszam. Czcigodni księże, Panie pośle, Panie wójcie, szanowni samorządowcy, drodzy mieszkańcy gminy Radzyń Podlaski, szanowni mieszkańcy miejscowości Płudy. Pod koniec mszy, a przed poświęceniem, ksiądz Henryk wyraził suplikację. Akt trzylisty. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. My mówimy, strzeżonego Pan Bóg strzeże, a to właśnie Wy, drodzy druchowie, drogie druchny, strzeżycie nas przed tym, żeby nie przydarzyła się jakaś zła okoliczność. A kiedy już to nieszczęście zagraża naszemu domowi, strzeżecie naszego zdrowia, strzeżecie naszego majątku. Bardzo serdecznie dziękuję za 55 lat owocnej i jakże zasłużonej pracy na rzecz lokalnego środowiska. Pragnę z tego miejsca serdecznie pogratulować wszystkim, którzy dzisiaj zostali odznaczeni i wyróżnieni. To jest hołd dla tych, którzy w cieniu, którzy w ciszy pracują na dobro i rzecz lokalnej społeczności, wsi, gminy, powiatu. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Mało znany poeta Bułatowicz Józef powiedział tak: strach boi się odważnych. I to właśnie wy jesteście przedstawicielami tych odważnych, tych, którzy nie zważając na klimat, nie zważając na porę roku, służycie i dążycie do tego, żebyśmy czuli się bezpieczni. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie pragnę Państwu podziękować. Bardzo serdecznie pragnę podziękować druhowi Jerzemu, który już od pół roku zwracał się i pytał się, czy na pewno przyjedziesz. Obiecałem, przyjechałem, a powiem tak żartobliwie, dobrze nieraz stanąć z boku, stanąć w lekkiej oddali i przyjrzeć się i skłonić głowę przed tymi, którzy w myśl starego hasła, które często widnieje na sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, tymi słowami i tą dewizą się kierują. Jeszcze raz składam serdecznie gratulacje. Co prawda, tak na wschodzie mówią, niebawem mamy 60 lat, mówią po kopie, ale to
nie wszystkich to dotyczy. Na pewno nie dotyczy strażaków. Życzę kolejnych 55 lat. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo serdecznie panu wojewodzie. O zabranie głosu poproszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzymiu Podlaskim, młodszego brygadiera Mirosława Walickiego. Serdecznie zapraszam. Panie pośle, panie wojewodo, czcigodni księża, panie wójcie, druhu prezesie, drodzy strażacy, szanowni państwo. Dzisiejsze obchody jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego to ważne i historyczne wydarzenie. Przez ponad pół wieku jako strażacy jesteście zawsze tam, gdzie istnieje potrzeba niesienia pomocy. Od samego początku istnienia waszego stowarzyszenia służycie mieszkańcom swojej i najbliższych miejscowości. Dzisiejsze święto służy też szczególnemu docenieniu żyjących założycieli i członków waszej jednostki oraz wspomnieniu tych, którzy może nie doczekali tego pięknego jubileuszu. I tak się też działo w czasie tej uroczystości. Były też wspomnienia. To najlepsza okazja do odebrania należnych słów i innych form uznania, na które dzięki swoim inicjatywom ciężkiej pracy w pełni zasłużyliście. Korzystając z okazji, szczególne słowa uznania kieruję w stronę wójta gminy Radzyń Podlaski oraz prezesa dzisiejszej jubilatki, którzy podejmują wiele wspólnych inicjatyw zwiększających poziom bezpieczeństwa na terenie gminy. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach, a także poświęcenia oraz oddania w oficjalne użytkowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego, w imieniu lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Grzegorza Alinowskiego, swoim własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w radzyńskiej komendzie składam strażakom z Płudów życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę, by nasz patron, święty Florian, otaczał was swoją opieką, a każdy dzień w służbie społeczeństwu był owocny w dalsze pomyślne przedsięwzięcia i dostarczał wiele satysfakcji. Szczęść Boże w dalszej służbie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panu komendantowi za wystąpienie. O zabranie głosu poproszę komendanta powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim, młodszego inspektora, pana Janusza Michaluka. Bardzo serdecznie zapraszam. Życzę wam wszelkiej pomyślności, samych sukcesów w życiu zawodowym, osobistym. Bardzo chciałbym też podziękować za współpracę. Macie wspaniałego wójta i ta współpraca przebiega naprawdę modelowo. Życzę wam również, żeby ten wóz bojowy służył wam jak najdłużej i jak najlepiej. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy serdecznie panu komendantowi. O zabranie głosu poproszę burmistrza miasta Radzyń Podlaski, pana Jerzego Rębka. Serdecznie zapraszam. Czcigodni duszpasterze, panie pośle, panie wojewodo, drodzy gospodarze, szanowni państwo, druhowie strażacy. Kiedy pan prezes jednostki OSP w Płudach zapraszał mnie na tę uroczystość, przyznam, że odżyły we mnie pewne wspomnienia, bo pewien okres mojego życia to był bardzo bliski związek z gminą Radzyń Podlaski i przyznam, że z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. A moja obecność tutaj niech będzie wyrazem wielkiego szacunku, uznania dla, już powiedziałbym, kolejnych pokoleń strażaków, ochotników OSP Płudy, ale również OSP wszystkich miejscowości gminy Radzyń Podlaski. Przyznam, że
chyba brakuje słów, żeby wyrazić tą wdzięczność. My wszyscy jesteśmy wam bardzo wdzięczni za waszą służbę. Ochotnicy strażacy w sposób świetny wręcz uzupełniają służbę strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale uczestniczą we wszystkich również akcjach ratowniczych, gaśniczych z udziałem innych służb mundurowych. Bardzo się cieszę, że w tym dniu mogę tutaj z Państwem być, że mogę wyrazić swoją wdzięczność, pogratulować wszystkim wyróżnionym i życzyć tego, aby święty Florian zawsze Państwa i Państwa rodziny chronił. Każdego dnia, kiedy jesteście w pracy, ale szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdżacie służyć pomocą innym. Natomiast patrząc na zastępy strażaków, młodych ludzi, rzeczywiście z wielką nadzieją można myśleć o przyszłości. O przyszłości bezpiecznej, o przyszłości, gdzie Państwo w swoje ręce bierzecie nasze sprawy. Myślę, że to jest właśnie ten znak czasu, kiedy już zasłużeni druhowie strażacy są wspólnie razem z nami i również z tymi najmłodszymi, którzy pragną nieść pomoc innym. Wszystkim serdecznie gratuluję gospodarzom gminy, panu Wojtowi, panu prezesowi, który już piątą kadencję tutaj kieruje tą jednostką. Jeszcze kiedy chyba ja byłem wójtem, to już byłeś prezesem. No właśnie, Jurku, dlatego serdecznie gratuluję dalszych takich sukcesów również w przyszłości. Może nie 550. rocznicę, ale może tak 70., 75. Obchodźmy wspólnie. Myślę, że to są dobre życzenia i tak to też Państwo przyjmijcie. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. O zabranie głosu poproszę panią Monikę Siudaj, radną Rady Gminy Racyn Podlaski i tutaj przedstawicielkę lokalnego terenu. Serdecznie panią zapraszam. Witam wszystkich gości, mieszkańców Pudu. Na pierwsze chciałabym bardzo podziękować dziewczynom i chłopakom z Ochotniczej Straży Pożarnej za zaangażowanie i bardzo wysokie zajęcia w zawodach strażackich i życząc im dalszych sukcesów w przyszłości. I bardzo bym chciała podziękować radnym, moim kolegom i koleżankom, panu wójtowi, za zakup tego oto samochodu strażackiego. I mogę zagwarantować, że będzie on dobrze służył w tej miejscowości, a także w okolicznych miejscowościach. I dziękuję za uwagę. Życzę dalszych sukcesów Ochotniczej Straży Pożarnej i zapraszam na dalsze uroczystość i dobre zabawy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie pani radnej. Szanowni Państwo, w tym momencie lista naszych głosów się wyczerpała, ale z tego co wiem, są jeszcze chętni do złożenia życzeń jubilatom, którzy dzisiaj obchodzą swoje 55-lecie. O, widzę, że zmierza w moim kierunku pan Adam Adamski, przewodniczący Rady Miasta. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, czcigodni księża, panie pośle, panie wojewodo, szanowni strażacy. Miasto Radzyń teoretycznie nie ma nic wspólnego z OSP Pudy, ale to tylko teoretycznie. Wszystkie drogi z Pudów, można powiedzieć, prowadzą do Radzynia. Łączy nas wiele. Radzyń jest miejscem pracy dla mieszkańców Pudów. Jest miejscem życia dla waszych rodzin, ponieważ wzajemnie się wymieniamy. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu 56-lecia istnienia OSP Pudy chciałbym w imieniu samorządu miasta Radzyń Podlaski złożyć jak najlepsze życzenia. Pogratulować Państwu wyników sportowych. To naprawdę trzeba pochylić się nisko do tego, co Państwo osiągacie. Chciałbym Wam życzyć, abyście jak najrzadziej wjeżdżali do akcji gaśniczych, do klęsk żywiołowych. W tym miejscu również chciałbym podziękować wszystkim strażakom z OSP Pudy, ale również z innych jednostek
za wspieranie wielu wspólnych inicjatyw, które realizują się w naszym mieście. Przypomnę tylko niektóre. W roku ubiegłym, dzięki staraniom Solidarności z Lublina, mogliśmy w Radzyniu gościć relikwie księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. To przy waszym wsparciu Straży Pożarnej, również z Płudów, ta uroczystość mogła mieć wspaniałą oprawę. Szanowni strażacy, dziękuję wam chociażby za ostatni akt waszej pomocy, wspólnego działania. Otóż za pomoc w współorganizowaniu i w przyjęciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, którego gościliśmy niedawno w Radzyniu Podlaskim. To państwo tworzyliście, współtworzyliście wspaniałą asystę. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich, ale przede wszystkim chciałbym podziękować za to, co robi pan prezes. Bo jak wiemy, straż to budynek, samochody, ale przede wszystkim to ludzie. Pana prezesa znam od wielu lat. Wiele lat wspólnych działania w Solidarności. Zawsze to były działania na rzecz drugiego człowieka. I tutaj państwo strażacy, tacy właśnie jesteście. Widzicie innych, nie tylko siebie, a siebie to przede wszystkim dajecie dla innych. Serdecznie dziękuję. Niech święty Florian wam błogosławi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie za wystąpienie panu przewodniczącemu. Serdecznie zapraszam druha Antoniego Ciąga, jeśli się nie pomyliłem. Proszę bardzo serdecznie do mikrofonu. Jurku, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Siedlenowa składam gratulacje i życzę wstąpienia do KRSG. Drogu Jurku, OSP Granica składa najszybsze życzenia z okazji 55-lecia. Przygodni kapłani, zaproszeni goście, strażacy. Z okazji pięknego jubileuszu 55-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Płudach składam panu prezesowi, całemu zarządowi oraz wszystkim druhnom i druhom serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Gratuluję długoletniej i owocnej działalności dla dobra społeczności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i mienia. Niech święty Florian, wielki patron strażaków, otacza was zawsze swoją opieką i stawienicem we wszystkich waszych dobrych działaniach oraz w życiu rodzinnym. Pozwólcie, że na ręce pana prezesa Bednarczyka wręczę od taką statuetkę od zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej Przemykowi. Pan prezes przyjmuje kolejne upominki, kolejny gość na scenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować panu prezesowi za zaproszenie, panu wójtowi. Chciałbym na ręce prezesa złożyć tą skromną statuetkę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednie. Dziękujemy serdecznie. I wymiana przy mikrofonie. Druh Krzysztof Frączek się zbliża, prezes OSP Przostówiec. No i znowu zmiana przy mikrofonie. Kolejny z druhów z życzeniami. No i na mównicy druh Krzysztof Kochnio, prezes OSP Ustrzesz. Z okazji jubileuszu 55-lecia z najlepszymi życzeniami dla OSP Płudy od OSP Ustrzesz na ręce drucha prezesa statuetka z naszym prawie. Dziękujemy serdecznie panu prezesowi. Lista naszych mówców się wyczerpała. Jeszcze głos zabierze druh Jerzy Bednarczyk, gospodarz naszego dzisiejszego spotkania. Prezes OSP Płudy, serdecznie proszę. Dobiega końca tak ważna i podniosła w naszej straży całej społeczności wiejskiej uroczystość.
wypada mi w tym miejscu jako gospodarzowi dzisiejszego święta serdecznie podziękować wszystkim obecnym za udział. Dziękuję księżom za odprawienie mszy świętej i pouczające homilię, słowa homilii. Dziękuję naszym gościom, że chcieli poświęcić to niedzielne popołudnie i być w tej szczególnej chwili razem z nami i swoją obecnością podnieść rangę dzisiejszego święta. Dziękuję pocztom sztandarowym i wszystkim kolegom z jednostek OSP miasta i gminy. Dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom naszej wsi, miejscowości, sąsiadom i obecność z nimi w dzisiejszej rocznicy. Dziękuję tutaj prowadzącemu, Wojtkowi Bycharzowi za trud, za to, że nas tu pokierował. Oficjalne uroczystości jubiluszu 55-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pudach uważam za zamknięte. Zapraszam na poczęstunek. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, ja jeszcze sobie tutaj pozwolę małą sprawę proceduralną. Musimy zakończyć naszą uroczystość tak, żeśmy ją rozpoczęli. W tym momencie meldunek o zakończeniu uroczystości złoży młodszy aspirant Przemysław Bednarczyk, komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, młodszemu brygadierowi Mirosławowi Walickiemu. Następnie nastąpi odprowadzenie pocztów sztandarowych i kompanii oraz rozformowanie pododdziału. Panie brygadierze, dowódca placu, młodszy aspirant Bednarczyk, melduje, że gotowość do zakończenia obchodów 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pudach. Baczność! Ja odpocznę! Baczność! W lewo! Wrot! Za mną! Marsz! W tym momencie poczty sztandarowe oraz pododdziały biorące udział, uświetniające naszą uroczystość, opuszczają już teren, na którym uroczystość się odbywała.